Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. 159 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 9 roku wojny na Ukrainie. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Pierwszy okręt, pierwszy statek z ukraińskim zbożem już prawdopodobnie opuścił port w Odessie i wypłynął w dalszy rejs. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali w drugiej części naszego spotkania. Porozmawiamy o tym z Dmytrem Antoniukiem, naszym korespondentem w Kijowie. Dzień dobry, Dmytro. Witam, Pawle, witam serdecznie Państwa. Ale dzisiaj też jest 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i chciałem przypomnieć Państwu, że w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński miał wygłosić w Katyniu przemówienie, które nie zostało wygłoszone, ale znamy je. I tam znalazł się taki fragment. Są wśród nich, czyli żołnierzy, którzy zginęli w Katyniu, bracia i dzieci ofiar Katynia. W bombowcu Polskich Sił Zbrojnych na III Rzeszą ginie 26-letni Aleksander Fedorońko, najstarszy z synów zamordowanego w Katyniu Szymona Fedorońko, naczelnego kapelena wyznania prawosławnego Wojska Polskiego. Najmłodszy syn, 22-letni Orest, poległ w szeregach Armii Krajowej w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego. Jego 24-letni brat Wiaczesław, walczący w zgrupowaniu Armii Krajowej Gurt, ginie 17 dni później. Niezwykła rodzina Fedorońków, osób, które były obywatelami Rzeczypospolitej, ale to etniczni Ukraińcy. Naczelny kapelan w prawosławne Wojska Polskiego zabity, zamordowany w Katyniu. Dwóch jego synów zginęło w Powstaniu Warszawskim i pewnie warto, żebyśmy dzisiaj o nich pamiętali, szczególnie, że 22-letni Orest zmarł właśnie 1 sierpnia. Czy ta historia, Dmytro, jest znana na Ukrainie? Ta historia, można powiedzieć, że jest znana i jest nieznana, bo dla większości Ukraińców niestety, trzeba to szczerze powiedzieć, że rodzina Fedorońków jest raczej nieznaną. I dlatego, ale dla historyków oczywiście i dla dziennikarzy to są oczywiście znane postacie z naszej wspólnej historii i dlatego była też rozmowa z naszym też kapelanem z Sił Zbrojnych Ukrainy, Sergiejem Dmitriewem, o tym, żeby postawić tablicę ku czci rodziny Fedorońków. Ta tablica miałaby być w głównej świątyni ukraińskiego prawosławia w Soborze Michajłowskim. Rozmowy, pomysł zaistniał już wiele lat temu. Sprzyjał mu też, czy sprzyja dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, Robert Czyżewski. Dobrze by było powrócić do tego tematu, bo ta rodzina to po prostu wielkie symbole walki Polaków i Ukraińców o swoją wolność, też w kontekście dzisiejszej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Też tym bardziej warto to, żebyśmy o nich pamiętali. Dzisiaj w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego o godzinie 11.30 odbędzie się otwarcie niezwykłej wystawy fotograficznej. Warszawa, Mariupol, miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei. Będą prezentowane fotografie oczywiście z czasów Powstania Warszawskiego, ale będą też prezentowane fotografie miast ukraińskich zniszczonych teraz w czasie tej rosyjskiej inwazji, tych od Mariupola, ale też tych miast położonych przy Kijowie, gdzie była armia rosyjska. Jak sądzisz, Dmytro, ta taka paralela między tymi dwoma wydarzeniami, czy ona jest uzasadniona, czy rzeczywiście jest tutaj coś, co wskazuje na jakąś zbieżność? Przecież Powstanie Warszawskie w naszym społeczeństwie, wśród Polaków ma szczególnie ważne miejsce i traktujemy te wydarzenia z wielką czcią, pamięcią, czy można je porównywać z tym, co się dzieje teraz na Ukrainie? Moim zdaniem oczywiście to jest uzasadnione i słuszne, bo teraz, jak i podczas II wojny światowej, kiedy Warszawa była okupowana przez nazystów, to teraz dużo naszych miast, w tym Mariupol i w tym Chersoń, też są okupowane przez nowych, można tak powiedzieć, nazystów albo raszystów, jak tutaj się mówi. I my widzimy, że coraz więcej to podziemie ukraińskie
podnosić swój głos w tych okupowanych miastach i szczególnie w Chersonie, szczególnie w Nowych Kachowce, w Melitopolu i być może też w Mariupolu. Także to jest moim zdaniem absolutnie uzasadnione, bo mamy niestety taką paralel, tak, no tak, porównanie takie historyczne. Wielu moich ukraińskich przyjaciół co roku 1 sierpnia pisało do mnie, zamieszczało też posty w przestrzeni tej internetowej, wspominających właśnie ten dzień 1 sierpnia, mówiących, że oni też będą pamiętać tego dnia o wydarzeniach z 1944 roku. Dmytro, ty też będziesz pamiętał, pamiętasz o dzisiejszym dniu? Jak najbardziej. Dzisiaj o 17 godzinie jest w Warszawie tak zwana godzina W. I ja na pewno, że wyjdę też do swojego samochodu i zatrąbię, jak to robią w Warszawie ludzie. Bo przecież ty też, kiedy my mamy Dzień Wspomnienia Ofiar Wielkiego Głodu, też wystawiasz u nas w Kijowie, wystawiałeś, zapaliłeś znicze i wystawiałeś to w oknie ku czci tych ofiar niewinnych Ukraińców. Także ja myślę, że tak to trzeba i należy po prostu robić. Tym bardziej dla mnie, bo pół roku mieszkałem na stypendium w Warszawie, akurat blisko od Placu Piłsudskiego, gdzie dzisiaj odbędzie się otwarcie tej wystawy. I dla mnie, czytając te tabliczki na tych kamienicach w centrum i nie tylko w centrum Warszawy, o tym, że pod tym domem było rozstrzelane w 30 warszawiaków, pod tym jeszcze 5 i tak dalej, to dla mnie było po prostu niesamowite przeżycie i bardzo wzruszające. I wtedy kupiłem dużo książek o powstaniu warszawskim, o tym, co się działo i w taki sposób jeszcze bardziej zrozumiałem i zakochałem się w tym mieście. O wystawie, o której ty wspomniałeś i o której ja mówiłem, którą zapowiedziałem, warto jeszcze powiedzieć, że ta wystawa Warszawa, Mariupol, Miasta Ruin, Miasta Walki, Miasta Nadziei, to wystawa zorganizowana pod patronatem wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Gosiewskiej i przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka ponad rok temu. Pani marszałek Gosiewska i wtedy jeszcze wicemarszałek Rady Najwyższej Stefańczuk jeździli jeszcze po wolnych terenach Donbasu, chociaż już w sytuacji wojny, ale jeszcze nie tej pełnej rosyjskiej inwazji, uprzedzali, co może się wydarzyć, jaka tragedia może spotkać Ukrainę i świat. Krzyczeli głośno wtedy też z Mariupola. Tam było podpisane, pod Mariupolem w Szerokino było podpisane wspólna deklaracja. Chyba jakoś do świata nie dotarła. Ta wystawa to też jest taki krzyk przypominający o tym, co się dzieje na Ukrainie i przypominającym też oczywiście wielką historię, heroiczną historię Powstania Warszawskiego. 159. dzień rosyjskiej inwazji z nami cały czas jest na antenie w połączeniu. Dmytro Antoniuk. Jeszcze raz dzień dobry, Dmytro. Witaj, Pawle, tak. Obiecaliśmy w pierwszej części naszej audycji, że porozmawiamy o tym, co dzieje się z ukraińskim zbożem. Najnowsze informacje mówią o tym, że statek ze zbożem z Odessy wypłynął. Wypłynął, tylko jeszcze dodam do pierwszej części, że zgodnie z ostatnimi informacjami przedstawicieli Krzyża Czerwonego i ONZ nie zostali pozwoleni, żeby przyjechać do Oleniwcy. Taką mamy też informację. No a mówiąc o tym pierwszym statku z ukraińskim zbożem, to trzeba powiedzieć, że nazywa się on Razoni. Chodzi pod flagą Sierra Leone i jego portem przeznaczenia jest port Tripoli w Libanie i on wyszedł z
odeskiego portu, mając na pokładzie 26 ton ukraińskiej, 1000 ton, przepraszam, ukraińskiej kukurydzy. I o tym powiedział nasz minister infrastruktury Aleksander Kubrakow i nawet umieścił u siebie na stronie nagranie wideo, jak wypływa ten statek z portu Odessy. No i też słusznie powiedziałeś wcześniej o tym, że z terrorystami się negocjuje i dlatego też ja jestem pod tym względem ostrożnym optymistem i ja czekam, aż póki ten statek dopłynie do Libanu i aż wtedy będę mógł powiedzieć, że tak, ta umowa zawarta w Stambulu, no ona działa. No a nadal w porcie Odessy jeszcze czekają 16 statków, które pod różnymi flagami, które były zablokowane w Odessie od 24 lutego. Dmytro, 16 statków gotowych znowu do wypłynięcia. Jak one wypłyną, następne mają wpłynąć? Te statki mają być w pełnej takiej rotacji. Czy wiesz coś na temat, dziękuję Ci za to uzupełnienie dotyczące pierwszej części tych wydarzeń tragicznych w Ołeniwce, ale to też w tym kontekście, bo w Ołeniwce też ci więźniowie mieli gwarancje ONZ-owskie, że będą żyć i nie żyją. Teraz są gwarancje ONZ-u, że te statki przepłyną bezpiecznie, że zboże da się wyeksportować. Czy wiesz, jak to wygląda? Czy są jacyś obserwatorzy ONZ-u na tych statkach i w jaki sposób ONZ kontroluje ten proces eksportu ukraińskiego zboża? Szczerze mówiąc, nie mam informacji o tym, czy są naprawdę przedstawicieli ONZ-u na tych statkach, dlatego nie mogę nic powiedzieć, czy te statki są w taki sposób zabezpieczone i dlatego ja się martwię, żeby ten pierwszy statek doszedł do portu przeznaczenia, no i tylko wtedy będę mógł już rozluźnić się, tak? I powiedzieć, że to jednak działa. Gdy byłem w czasie ostatniego wyjazdu na Ukrainę w okolicach Bachmuta, mogłem obserwować, jak wyglądają prace polowe pomimo ostrzałów, ale też pomimo tych ostrzałów dochodzi do strasznych wydarzeń na tych polach. Nawet w okolicach Kijowa te pola dalej niektóre są zaminowane. Jest już co najmniej kilka przypadków, że kombajny, które wyjeżdżały po to, by zebrać zboże, po prostu na minach pozostawionych przez Rosjan wybuchały. Tak jest i takie informacje my otrzymujemy z całej Ukrainy, gdzie był wróg albo gdzie on przebywa teraz i niestety mamy informację o tym, że giną po prostu cywile, rolnicy giną w swoich własnych kombajnach, próbując po prostu uprawiać rolę. I no to jest tragedia, naprawdę tragedia i też mówimy też o tym, że żeby rozminować, żeby oczyścić nasze pola, nasze lasy od tego, żeby tam nie było nic zagrażającego naszemu życiu, to będzie potrzebne 10 albo więcej lat po prostu. A jednocześnie trwa cały czas proces kradzieży zboża na terenach okupowanych przez Federację Rosyjską. Tak jest i to widzimy w tych okupowanych częściach, szczególnie na Chersońszczyźnie, bo Cherson i obwód chersoński jest znanym no takim, gdzie po prostu dużo my mamy zawsze zboża i dużo szczególnie arbuzów i nam naprawdę brakuje tych arbuzów, bo w tej porze zawsze w Kijowie przypływały statki z Chersonia
przepływały Dnieprem i w naszych supermarketach byli te no, niesamowite smaczne arbuzy, ale jeszcze ja dodam, że dwa dni temu zginął w Mikołajowie razem ze swoją żoną bohater Ukrainy Oleksij Wadaturski. Oleksij Wadaturski jest założycielem i właścicielem, był założycielem i właścicielem największej kompanii ukraińskiej Nibulon, która zajmowała się zbożem akurat, pszenicą przede wszystkim. I być może, że jego śmierć to jest kontynuacja tego tysku, tego natarcia rosyjskiego wobec tego, żeby nie pozwalać jednak Ukrainie eksportować swoje zboże i mieć w ogóle to swoje zboże. Bo pamiętamy, jak po zawarciu tej umowy w Stambule jeszcze nie minęła nawet doba, a już port Odesy był ostrzeliwany przez Rosjan. I oni najpierw mówili, że nie, to nie są my, a dalej już powiedzieli, no tak, to byliśmy my. I to taki sam styl, jak mówiłeś w swoim felietonie, jak to było w Krymie, jak to było na Donbasie, jak to było w ogóle wszędzie. Warto dodać, że rakieta dokładnie pocelowała w dom Wadaturskiego, więc wydaje się to szczególnie zaskakujące przy takiej słabej precyzji rosyjskich wojsk. Tradycyjnie naszym gościem, a właściwie współgospodarzem był Dmytro Antoniuk, nasz korespondent w Kijowie. Dziękuję Ci bardzo, Dmytro. Dziękuję wzajemnie. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim Wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet.